piękne, duże cztery feningi z 1832 roku. Zapomniane historie, legendy o nieodkrytych skarbach, depozyty i inne kosztowności. Są jeszcze takie miejsca, które kryją w sobie bogactwo. Dzisiaj odkryjemy jedno z nich. Dotarłem na miejsce, gdzie docelowo będę prowadził poszukiwania. Miejsce tajemnicze, a zarazem urocze. Natomiast po wykopaniu już kilku dołków okazało się, że dawniej przebywał tutaj człowiek. O bytności tutaj człowieka świadczyć mogą trzy pociski ołowiane z przełomu XVIII-XIX wieku, jak również inne fragmenty metali, które od razu tutaj wykopałem. Na ziemi wyskoczyła nam bardzo ciekawa moneta. Duża, sygnał pewny, nie do ominięcia. Piękne, duże cztery feningi z 1832 roku. Rzadko się takie trafia, pomimo to, że ktoś powie, że pospolite, natomiast wykopać takie cztery feniczki to już nie lada wyczyn. Na rewersie napis 90. część talara. Piękny pruski orzeł w tarczy w koronie. Historia w metalu ukryta. Z ziemi dostałem taki kawał żelastwa. Ujawniła się siekierka. Pierwsze wrażenie było takie, że jest to siekiera starsza. Natomiast jest to wyrób współczesny, jeszcze zaklinowana. Komuś odpadł fragment drzewca i ją pewnie wyrzucił. Takie rzeczy też trafiają się często w lesie. Kolejne dwa sygnały i kolejne dwie kulki. Na tą chwilę już mogę powiedzieć, że prawdopodobnie znajduje się w miejscu, gdzie między innymi też była strzelnica na przełomie XVIII-XIX wieku. Między innymi świadczą o tym znaleziska, jak i ukształtowanie terenu. Mamy gdzieś tu sygnał. Jest pod spodem. O, ja to mam. Myślałem, że to złota moneta. Zobaczcie. Nie, to jest niesamowite. Złoto Weimaru, które po raz kolejny powoduje wielkie bicie serca. No niesamowite to jest, kurwa. Było blisko. Jak wspomniałem wcześniej, te monety potocznie nazywają się złotem Weimaru. Republika Weimarska to potoczna nazwa państwa niemieckiego istniejącego w latach 1919-1933. I właśnie w tym okresie były wydawane między innymi te monety. Monety te wybijane były w brązalu. Brązal to stop brązu z dodatkiem aluminium oraz niewielką domieszką niklu, manganu i żelaza. Brązal jest odporny na działania wysokiej temperatury i wody morskiej. Dla nas poszukiwaczy oznacza to tyle, że te monety są bardzo odporne na trudne warunki i można je wyciągać z ziemi praktycznie w idealnym stanie. Natomiast w związku z tym, że monety wykonane z brązalu przypominają monety złote, nieraz po wykopaniu takiej monety przyspiesza nam serce, myśląc, że wykopaliśmy złoto. No i to też miałem właśnie przed chwilą. Jest tutaj, o, ukazało nam się kolejne złoto Weimaru. Tym razem piątaczek, czyli była dziesiąteczka, a teraz jest Rentenpfennig o nominale 5 pfennigów. Rocznik 1925, mennica A,
najbardziej popularna, tak zwana berlińska, nakład to pewnie kilka milionów sztuk. Popularne, ale cieszy. Kolejne złoto Weimaru. Cisza. Chwilę powiało grozą. Zszedłem w dolinkę, a tam są zwierzaki. Odpalę telefon i pokażę wam jakie. Wata hadzików uciekła. Niesamowity widok. Dziki pognały. Odniosłem wrażenie, że te dziki chciały wrócić się do mnie. Miałem lekko obawy, chwilkę poczekałem, a teraz szedłem już na dół w dolinkę i pokręcę się tutaj przy starym, zwalonym drzewie. Kolejne złoto Weimaru. Mówię wam, serce nadal mocniej bije, pomimo to, że wiem, że to jest popularna moneta. Wyciągnięta tutaj z tej gleby bardziej torfowej, przybrudzona. Zaraz sobie ją oczyścimy i zobaczymy, w jakim jest stanie. No, ma ten ciemny nalot, taki typowy dla miejsca, gdzie leżakuje. Też mennica berlińska, bardzo popularne monety, ale cieszą, naprawdę, uwierzcie mi, cieszą niesamowicie. Jest tego sporo, ale ciągle, za każdym razem sprawiają takie złudzenie, jakbyśmy wyciągali naprawdę jakieś złote monety. Złoto Weimaru, top 1 na liście znajdowanych monet. Cieszę się niesamowicie. To już trzecia 5-rentenpfennigówka, trzecie złoto Weimaru. Jeżeli to by były monety faktycznie złote, to bym był już bardzo majętnym człowiekiem. Natomiast nie są, no i wszystko zostaje dalej w sferze marzeń. Szukam kolejnego złota, teraz tego autentycznego. Warto też tutaj wspomnieć, że nasze dwuzłotowe monety obiegowe, rand mają wykonany również z brązalu. No i tutaj dla porównania pokazuję wam, jak to wygląda. Frajda poszukiwań to też komfort chodzenia. Ja po dłuższym chodzeniu mam tak zwany dyskomfort, mam refluks. W momencie, kiedy schylam się, to wydziela się więcej kwasu żołądkowego. I w jaki sposób sobie to radzę? Pewnie wy macie też podobne problemy. Migdały łuskane są najlepszym lekiem, naturalnym lekiem. Podjadanie takich migdałów podczas poszukiwań neutralizuje kwasy w żołądku. Popijam wodą, rozrzedzam kwasy i chodzę sobie jak nastolatek. Polecam, spróbujcie ten sposób. Orzeszki pojedzone. Kolejnych kilka dołków nakopanych i wyskoczyły kolejne pociski ołowiane. No, muszę powiedzieć tak, jestem przekonany, że tutaj była na 100% strzelnica. Mam tutaj kolejny sygnał ID80. Zaraz ściągnę panel i wam pokażę, jak to wygląda. Patrzcie. Ujawniła nam się kolejna monetka, no i oczywiście kolejne złoto Weimaru. Z tego miejsca już czwarte. Dzisiejsze poszukiwania przyniosły bardzo pozytywny skutek. Udało odnaleźć się starą strzelnicę z przełomu XVIII-XIX wieku, którą dotychczas nikt wcześniej nie odwiedził. Na tej strzelnicy udało się znaleźć kilka monet, które spowodowało szybsze bicie serca. Z początku myślałem, że to monety złote, natomiast szybko po weryfikacji okazało się, że to tak zwane złoto Weimaru, monety niemieckie, bardzo popularne, obiegowe. W dniu dzisiejszym kończę już poszukiwania, pakuję się i zbieram do domu. Nie udało znaleźć mi się prawdziwych skarbów, natomiast tak naprawdę
skarbem jest życie w pasji. Pamiętajcie, żyjcie pasją.